Siema, byki. Obiad numer dwa. Numer dwa. Widać coś tam. Deskę ma być widać, tam reszta to tam jest. Reszta to mit. Dobra. Robimy dzisiaj obiad taki jak przedwczoraj, tylko z innym sosem. Znaczy też kurczak. Pokrojony wcześniej, bo żona ma obrzydzenie do mięsa. I robię to wcześniej. Dlatego nastawimy, będzie się smażył i zajmiemy się krojeniem warzyw. Przepraszam, zajmiemy się krojeniem warzyw. Jest, dziecko już wróciło ze szkoły. Trochę inne upakowania kulinarne. Trochę kury zje, ale bez sosu i z kartoflami. A my zjemy z, wiadomo, kaszka, jakaś straszka takie rzeczy. Dobra, tu patelnię nastawiam. Olej standardowy, troszkę oliwy, żeby przeszedł do kurczaka, pieprz, sól, takie tam, co kto lubi, dobra, co kto lubi, będzie dobre, tak żeby było dobre, bo jak przyprawy są dobre, to i kurczak będzie dobry, tak? Tak, normalnie. Dobra, Smart Pro, ty, polecam, dobra, patelnia się grzeje, a bierzemy się za warzywa. Nóż szefa kuchni, haja haja i dajemy. Będzie ta cebula, warzywa mam umyte. Aha, brokułek leci do jedzonka, cebula, marchewa i papryczka. I do tego będzie takie coś, bardzo dobrze wychodzi, nie trzeba tam udziwniać, wszystko. Kukurydza i ostre peperoni, poprzecenie. Dobra. Jakiś, oczywiście się... Dobra, jedziemy, kroimy to. Moment, tylko sobie muszę wziąć śmietnicę. Proszę, śmietnicę na warzywa. Miednicę. Dobra, jest miednica na warzywa. Jedziemy z tematem. Oczywiście usmażę mięso na jakoś inną miednicę wywalę. Miskę. Później zblanszujemy tego brokuła. Nie wiem, podsmażę go po prostu. Po prostu go podsmażę. Będzie brokuł, będzie podsmażony. Czekaj, zrobię, żeby było może coś tu jak kroi. O, dobra, no. I podsmażę brokuł. Znowu do miednicy innej. To jest miednica na kurczaka. I potem będę smażył warzywa, wszystko wrzucał, potem mięso wrzucam i jest ok. A jeszcze czosnek i zielenina, wiadomo o co chodzi, musi być. Czosnek se... Se czosnek se ubiorę. Rozumiesz? Matko się wstydzi. Jak to się wstydzi? Nie wstydzi się? Przywitaj się z youtuberami, widzami. Normalnie te. Cześć. Cześć, siema. Normalnie jak te. Jak to się mówi? Vlogery. Vloger YouTube'owy. Kurde, ten czosnek coś go bierze? Nie, dobra, jest okej. Okay. Dobra, czosnek okej. Okay. Cebula, jedziemy cebulę w piórka, jak kto lubi. Ja jadę w piórka, takie na pół. Wszystko jest ok, tylko jak się tam rozmiękczy później i będzie ok. Dobra, jedziemy z cebulą, ale jest pamuła na dworze, będzie lało chyba, deszcz. Dobra, cebula jest, papryka, trochę słodkiej, bo zostało, nie wyrzucamy, tylko używamy, to i tak się będzie dusić. I papryki czerwonej. Dzisiaj na czerwono sosik, ale będą też akcenty innych kolorów. Na przykład żółty, na przykład jasny. Dawaj ten czosnek, bo mi to przeszkadza. Muszę go skroić najpierw ten czosnek, bo patologia. Także gotuj z nim. Dobra. Idziemy. Paprykę, dużo paprykę. Dużo, bo to jest sos czerwony w kostkę, taką
grubo cienko, jak kto lubi. Może być cienko, może być grubo, może być w paski, może być w kostkę, może być jak ci pasuje, tak se zrób. Ja robię w kostkę, żeby wchodziło w zęby i wszystkich denerwowało. Taka nie za drobna, żeby jak wejdzie w zęby, żeby od razu wyjąć z zębem. Najlepiej. No, zabawa. Najlepiej, żeby nic nie wchodziło. Tak. Nie, no to może nie wejdzie, dobra. Mamy skrojone gadżety. Mogę dostać kawałek tego? Tego ręcznika? Dobra. Marchewę damy też. Miałem użyć to zielone z marchewki, ale tu mnie już żona pouczyła. Także nie będę tego używał. Nigdy tego nie używałem, więc nie wiem. Dobra. Marchewki, tak myślę... Taka marchewka. Pół takiej marchewki, czyli takie długości palca. O, dobra. Aha, dobra. Na pół, na ćwiartki i w drobną kostkę. Pyk, 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 szatkujemy normalnie. Dobra. Jedziemy to. O, jest elegancko. To wszystko potem razem będziemy smażyć, dusić, to się będzie wszystko robić, robić, robić. Będzie dobrze. Tu się mi grzeje olej. A, oliwa się nagrzała. Mięso ląduje na patelni. Oj, skwirty. Pięknie, skwirty. Ten. Kamerzysta dalej jest na zdalnym, ale mi tutaj podpowiedział, żebym sobie zrobił kamerę na leżąco. Będzie lepiej widać. Nie wiem, czy będzie lepiej widać. Może będzie lepiej widać. To przepukamy. Widzę. Dobra, to jest to, to, to. Teraz ostra papryka. Jedna, bo to jest naprawdę ostra papryka. Jedna i to tak nie do końca. Jak się zaczynają ziarenka, wtedy przestaje kroić, bo tam jest najwięcej tego chyba żaru, tego jadu. Dobra. Pierwszy raz jak dawałem tą paprykę, to dałem chyba 5 chyba tych papryk, nie? Nie dało się zjeść. Była Kambodża. Nie dało się zjeść. I oczywiście standardowo zielone, dużo, dużo zielonego, dużo. Bo jest zdrowe. Bo zielone jest dobre, dużo! Dużo zielonego. Dajemy na inną deskę, żeby się nie... pietruchę mamy, troszkę ta pietrucha zwiędła, ale to jest pietruszka, to nie jest pleś, a nic, to jest po prostu pietruszka zwinięta, nieważne. Pietruszka to pietruszka, a suszoną pietruszkę jak się robi? Tak samo suszy się. Dobra. I mamy koperek. Dajemy do tego koperek. Oczywiście. Czas w raz. Dużo, dużo koperek. Koperka. Jo. Ja ile kopra. Tyle kopra. A jeszcze dołożę tu trochę. Co? Co? I mamy oczywiście jeszcze ten, jak to się nazywa? Lubczyk. Nie będę mówił po co, po prostu jest ten lubczyk. I będzie. Lubi się kochać. Lubczyk. Tak, bo lubczyk wspomaga miłość małżeńską i jest dobry. Lubczyk. Także nie będę rymował, bo już mamy smart pro tutaj, także nie będziemy świrować pawiana. Już jest cenzura. Jest cenzura, jesteśmy na cenzurowanym. Także spoko, dzisiaj jest kulturka. Ktoś mi mięso zamiesza? Nie! No ja mieszałam, halo! Halo! Ona mieszała, halo! Halo! Dobra, jest okej, okay. Na siódemce jest okej. Okay. Dobra, może by okno ukrywił? Nie? No nie, dobra. I mamy tu, teraz jeszcze poszatkujemy, to obierzemy koperek. Dużo, dużo koperek, nie? Dużo. Dużo. Lubisz dużo koperek? Co? Lubisz dużo koperek, czy nie? Tak, dobrze. No, koperek jest dobry. Szczególnie jak jest dużo koperek. Pewnie. Jak jest mało koperek, to jest niedobry. No. Także taka to jest sytuacja. I dajemy go. Żona tam miesza mięso, także jest ok. I dobra. I tak generalnie mięso wcześniej, tak jak mówię, przygotowane, warzywa wcześniej umyte, żeby nie... Po prostu, żeby był krótszy, żeby był ten instruktażowy filmik. Chodzi o to, że tamten sos, który robiliśmy chyba przedwczoraj,
Przedwczoraj, nie? No. Był biały, ten będzie czerwony. Tamtego oczywiście nie pokazałem, jak wygląda, bo... Nie wiem, po prostu. Zjedliśmy go za szybko. Był taki, był dobry, że po prostu nie zdążyłem go pokazać, jak wygląda. Generalnie spoko. Ten lubczyk to chyba na sam koniec, nie? Tak, bo on jest cały. Lubczyk to już na talerz pójdzie. Ale już go trochę tutaj porwę. Żeby był... Przepraszam. Miała być cenzura, pana. A to beknięcie było, to nie było nic złego. A to jest hamuwa. Hamuwa, dobra. Przepraszam, że jestem hamem. Ze wsi Krzcin. Pozdro Krzcin tak w ogóle. Pozdrawiam wszystkich widzów ze Krzcina. I co jeszcze mamy? Tyle chyba, tyle daję. Dobra, także póki co na razie będzie pauza. Tu wam jeszcze tylko... Będziecie, tu są warzywka. Tu są warzywka, które będziemy dusić razem. Jest ostra papryka, marchewka, papryka czerwona. Tu jest słodkiej trochę, cebula i gdzieś tam pod spodem czosnek. Tu jest broku, zaraz będzie wieża na patelnię. Tu mięsko się smaży. Halo mordo. Halo mordo, cześć. Marchewki w ogóle, dzisiaj w Biedronce marchewki, szok. Patrz to. Były tulipany. Patrz to, patrz, patrz. Marchewka i róża, marchewka i róża, patrz. Patrz tu. Dobra. Tak, dostała od męża marchewki, a róże sobie kupiła sama. Dobra, także wracamy, jak już mięso się usmaży, bo tu nie ma bardzo już co pokazywać. Przejdziemy do tematu smażenia sosu. Także, aha, nie, jeszcze smażenia tego czegoś, bo to i to, tu, to i to na koniec, ale to wyląduje wszystko na jednej patelni. I będzie spoko, nie będziemy pokazać, jak ziemniaki obieramy, nie? No, nie. Dobra, czekaj, tu jest jeszcze taka, a nie. Dobra, także nara. Dobra, jesteśmy z powrotem. Jesteśmy po cięciu. Tak, po cięciu, tu się mięso już wysmaża. Jest takie zmiana, oczywiście nie wiem, czy jest widać, zmiana jest tego, położenia. Dobra, nieważne, zaraz zobaczymy, czy mięso już jest ready. O kurczak, czuję jak wchodzi masa. Zobacz. Jest ok. Wykładamy na miednicę. Kurczak ląduje na miednicy. Jest elegancki. Jest dobry. Już widzę, że jest dobry. Dobra. I teraz nastąpi jedna sprawa. Bo... Jest dobry temat. Poróbeczki. Poróbeczki. Dyszkę, wiadomo. Nic nie można. Dobra, jest okej. I teraz tak, tutaj ląduje to wszystko. Oczywiście nie myjemy patelni, bo to jest bez sensu. Tu jest cały smak z tego kurczaka, z tego wszystkiego. Dobra, na patelnię prawidłnie. Prawidłnie ląduje oczywiście olej kokosowy. Ready to grow. Polecam, everybody. Także jest w temperaturze pokojowej, jest płynny, jest spoko. Jeden. Dziecko ma nie pełni. Dwie łychy? Przepraszam dziecko, będę szedł z łyżką. Dobra. Grzejemy go trochę. I pakujemy do szkur. Dobra. No. Tutaj do szafy. I teraz jest ok. I smażymy brokuły. W sensie broszujem. Duże, bez krojenia, bez jakichś tam, po prostu je podsmażamy. One się tak zmiękną, rozpadną się same, można powiedzieć. No, przesadzam, ale zmiękną, jest ok. Można przykryć pokrywką. I na nie za szybko, na wolnym ogniu. Szóstka w skali od 0 do 9. Muszę wziąć jakąś pokrywkę ogarnąć. A tu jest, dobra. Mam pokrywkę nie od tej patelni, ale fajnie. Wszystko gniecie tam. Tu woda na kaszę. Tu obrane ziemniaki dla dziecka. Nie przepadnę. Lubi kaszę, ale tak nie bardzo. I dusimy. Tu się już woda gotuje, fajnie. Kasza, faworyt, kasza bulgur. Polecam. I miks kasz. To już dla żony. Bo woli. Także spoko.
Jedna czy dwie torebki? Żartuję, jedna, dobra. I tak to wygląda, piona. Aha, mordo, dobre. Dobre. Kosz prawie pełny. Co? Nic. Jest okej? Okay? Ojaj. Tutaj wybramy troszkę ten brokuł. I jest fajnie. Chyba, że może go przykroję delikatnie. Tak, chyba będzie za duży. Zanim się to zmiękczy, to będzie za duży i będzie potem źle. Dobra. Cyknę go troszkę. Głowy ci nie widać. Głowa nie ma być widać głowy. Ja jestem gotować bez głowy. Tu się nie ważne, co się dzieje na głowie, tylko na patelni i na talerzu. A pierdziele, dobry content. Dobry content, mordo. W głowie to jest bajzer. Dobra. W głowie bajzer. Nagrało się, będzie słychać. Okay. Także tutaj mamy już delikatnie przykrojone te... jak to się nazywają te z brokuła? Co z brokuła? Te kwiatki? Co się już nazywa? Różyczki. O! Różyczki. Dobra, damy mu ognia trochę. Na siódemkę. Dobra, czekaj. Woda się gotuje, także kasza ląduje w wodzie. Ugotuje się kasza, wstawimy ziemniaczki. Przepraszam, bo zanim tutaj sosik się nam ładnie podpyrcy, to akurat się kasza ugotuje, ziemniaki się ugotują. 12:15, kasza myślę o wpół do 27 po. Myślę, że o wpół do będzie git. Dobra. Mamy to. Prawilny olej kokosowy. Mniej tłuszczu w tłuszczu! Uśmiecham się do ciebie. I dajemy warzyweczka prosto z dechy, że normalnie... Co ty się tworzy? Mucha nie siada. Mucha siada, próbuje deskę, łyka to paprykę ostrą i po prostu umiera. Dobra? I teraz. Troszkę soli. Troszkę pieprzu. Pieprzu już nie będziemy chyba dawać, bo będzie... Tak, mamy pieprz. To dobra, trochę soli, trochę pieprzu. Nie ma się co farfocy. Ostro ma być, bo ma być po prostu ostro i już. Dobra, jak damy to, trochę oliwy. Jak to ty mówiłeś w pierwszym odcinku swoim u nas ostre ten. Tak, lubimy ostro. Tak. Tak, dokładnie. Tu się na ostro robi wszystko. Ostre darcie, ostre lekcje. Ostre granie, ostre... Wszystko jest ostre, człowieku. Ojej, aż wszystko ostro wyskakuje z patelni. Bo jest cenzura. Także to się wszystko tutaj pięknie tutaj musi udusić. Do miękkości. Do miękkości takiej... Takie twardo miękkie. Takie nie może być za miękkie, żeby było roztegowane, ale takie nie może być też za twarde, żeby dobrze było. Tym bardziej, że tu jest marchewka i ten brokuł jednak jest takim... Wybija się ten składnik. Kochanki, dobre. Brokuł jest podbity, bo jest duży i... Kurde, będzie dobre. Dobra, także to się trochę dusi. I zaraz wracamy. Jesteśmy, wracamy. Oczywiście zmiana kamerki. Znaczy kamerka ta sama, tylko zmiana miejscówki. Warzywka się tutaj pyrco. Tutaj na razie odłożymy to, ok, zamieszamy. Kaszka dochodzi, jest 24. Także spoko się, tu warzywka się ładnie. Brokułek będzie al dente. Adelante. A czekaj, mordo. Patrz co się dzieje, pa. Ha? Widzisz to? Widzisz to? Dobra, to dobrze, że widzisz. To daj łapę, daj suba, daj komentarz. Mam awarię z nogą po bieganiu, kurde. Daj suba, może mi przejdzie szybciej. Dobra, żartuję, nie? Co? Nie, no okej. Okay. Dobra, tu mięszamy. To się wszystko ładnie nam tutaj daje. Damy mu tu ognia trochę. I teraz tak. Kukurydza, cała pucha. Kukurydza jest dobra. Jak tam jest produkty. Kukurydza jest bardzo dobra. Dajemy ją tutaj, bo to będzie czerwony sos. No żeby nie było tak szaro jak w tym, jak smutnym, jak nie powiem, mieście. Także
sytuacja wygląda sobie. I tak, to zieleninę, to wszystko, to już na sam koniec, nie? Na sam koniec, a lubczyk na talerz, bo podobno po świeżym lepiej się podnosi. Łodyga, ale do nic już nie mówię, okej. Okay. Dobra, dalej dusimy te gadżety. Teraz tak. Bierzemy znowu pokrywę. Przykrywamy i to się dusi. I jest git. Z tamtej strony, Daduś. Zej. Aha, no aha, dobra. Źle patrzysz. Dobra. Tam cię nie widać. Dobra, spoko. Tam mnie nie widać, tu jestem, a tam byłem. A wyjąłeś się, co jest. Właśnie się biorę za to. Teraz robimy dla dzieciuszka mięsa trochę. Podejrzewam, że i tak wjadą same ziemniaki, ale trochę mięsa jest ok. Tam 100 gram, może nawet nie 60 gram to będzie tego mięsa. Da radę. Mamy pomidory krojone, mogą być całe, ale sprawdzone, krojone są lepsze. Łatwiejsze. Całe jak są, to tam trzeba dużo się babrać z tym, bo to są całe, potem zęby wchodzi, wyciągasz z zębem, to nie może tak być. Dobra, damy tu ognia jeszcze, niech się to usmaży. Teraz nam się to musi ścisnąć pięknie. Usmażyć. Ubrałem fartuch do gotowania, bo będzie zaraz drzyzdać tutaj wszystkim dookoła. Cała kuchnia udrzyzdana i tylko ja będę czysty i fartuch będzie udrzyzdany. Dobra, jedziemy z tematem i teraz mięcho, bo warzywa już zaraz. Zaraz, mordo. Zaraz ci powiem, jakie są warzywa. Czekaj, czekaj. Już ci powiem, czekaj. Warzywa są git. Kasza jeszcze ze 3 minuty. Dajemy te pomidory. Ale pali, ale. Jak co? No a jak? Doradca smaku, co słychać w Chrzciniaku. Ale pali mordę ta papryka, o matko. Dobra. Daliśmy sosik, wymieszamy, znaczy ja wymieszam, dobra, mieszam i wrzucamy mięcho z powrotem tam, gdzie jego miejsce, czyli do sosu. I teraz tak, bardzo fajne danie, same dobre kalorie, oprócz oleju, nie żartuję, dobre, polecam naprawdę. Dietka jakaś czy coś, jak ktoś preferuje. Może ugotujesz taką michę, to w moim przypadku to spokojnie na 2 dni. Jak jestem bardzo głodny, to znaczy jak nic nie jem cały dzień i jeden posiłek dziennie, to tylko to. Także mam na 2 dni. O, siema. Także to mam na 2 dni, a jak jemy wszyscy, no to też na 2 dni, tylko że jemy wszyscy i jest ok. Dobra, wygląda to mniej więcej tak. No nie mniej więcej, tylko tak to właśnie wygląda. To się teraz nam będzie tutaj grzać i będziemy zajadać. Będzie dobre, ale to będzie al dente, to będzie dobre. Dobre to będzie. Damy mu cyk. Weźmiemy to cyk. Damy to cyk. Na duszonko i później, przepraszam się naszło towarzystwa. Później to na sam koniec już na ozdobienie talerza. Także życzymy smacznego i pozdrawiamy serdecznie. Nara. Hello. Cześć Marta. Cześć. Cześć Kuba. Cześć. Cześć Łukasz. Zostawcie suba. Cześć właśnie. Dajcie łapkę. Narka.